Siema, witam was w kolejnym odcinku Ark Survival Evolved i dzisiaj mam fajne naprawdę rzeczy do pokazania. Po pierwsze pójdziemy na Gigantosaurusa, czyli starszego brata Tyranozaura Rexa. Tak naprawdę nie jest starszym bratem, ale jak za chwilę wam go pokażę, to zrozumiecie, o co mi chodzi. On jest naprawdę gigantyczny. Rex wygląda przy nim jak taki raptor przy właśnie T-Rexie, także za chwilę wam to pokażę, ale zanim tam pójdziemy, chciałem wam pokazać fajną modyfikację, którą nową wygrałem, tylko potrzebujemy troszeczkę więcej metalu, akurat chyba powinno starczyć. I już wam pokazuję wszystkie materiały, mam przygotowane, mod się nazywa Pimp My Rex, jest to jakaś tam pierwsza wersja. Ogólnie zaczęło się pojawiać bardzo dużo fajnych modów do Arka, z tego powodu, że organizowany jest konkurs przez Alienware i tam są jakieś dobre nagrody, pewnie pieniężne, i masa moderów po prostu bierze w tym udział, naprawdę dobre mody się pojawiły. Jako taką zapowiedź, znaczy tutaj powiem wam, że pojawi się nowa seria z Arka, taka testowa, bo nie wiem, jak to będzie po prostu działało na takiej totalnej total conversation, czyli po prostu zmienia całą grę na kompletnie inną grę. Ale dobra, o tym później, o tym za niedługo. Chciałem was dzisiaj zaprosić na stream o godzinie 18, pogramy w Arka, może złapiemy tam Gigantosaurusa, bo nie wydaje mi się, że zrobię to na odcinku, chociaż zobaczymy. Ale zanim przejdziemy, mamy Rex Metal Armored Saddle, nie wiem, siodło, po prostu to jest siodło. I potrzebujemy skóry. Skórę tutaj mamy, potrzebujemy metalu, dlatego sobie wszystkie rzeczy przygotowałem wcześniej, tak mi się wydaje, że przygotowałem je. Tutaj to i czegoś jeszcze, cementing pastę. I okej, tworzymy sobie teraz taką zbroję, mam nadzieję, że nic się nie popsuje, wiadomo, to jest mod, z modami różnie jest. Za chwilę wam pokażę także, ile dinozaurów mamy już wyklutych, bo masę dinozaurów udało nam się wykluć na live. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej Arka, jeżeli podoba wam się odcinek, nie zapomnijcie go ocenić. Ale dobra, mamy tutaj wszystko to, czego potrzebujemy, to sobie odłóżmy. Odłóżmy i idziemy założyć zbroję dla Rexa. Tak, to jest zbroja dla Rexa. O wiele lepiej wygląda, ale zanim przejdziemy, pokażę wam, tutaj mam jakieś słodziaki. Mamy Hedwigę, tak, to są oczywiście Baby Dino, z tego Baby Dinos mod, to nie rozmnażaliśmy ich normalnie, chociaż z tego co wiem, da się już to zrobić. Mamy właśnie Ptero Baby, czyli małe dzieciaczki. Mamy Bronto, chyba dwa albo trzy Bronto są właśnie jako dzieci. Zobaczcie, jaki ten Bronto jest malutki, a jaki fajny. Tutaj mamy Hades, ale Hades był normalnie. Tutaj jakiś, aha, nie wiem, co on tutaj robi. Tutaj mamy Żabkę, Fileta, Matcysko i DJ-a Zuzia. DJ Zuzia to jest Rex, którego Maty nie ostatnio oswoił na swoim streamku. Tutaj mamy Baby Bronto Killera, czyli małego spinozaura, naprawdę super wygląda. I gdzieś tu powinien być jeszcze jeden spino, tylko możliwe, że on umarł w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach. Z tego co widzę, bo miałem taką tygodniową przerwę od Arka, z tego co widzę, już nie ma tego eventu, a szkoda, bo chciałem jeszcze tego Dodorexa ogarnąć. Tutaj leży Matyniu, jak taki śmieć. Ale dobra, wy zobaczcie, teraz wygląda tak sobie Rex, czekajcie, aha, on nie ma siodła. Aha, nie potrzebuje mieć siodła nawet, patrzcie, bum! Opancerzony tyranozaur! Czy ja mogę na niego wsiąść? O kurde, czekajcie. O, halo, kamera coś się popsuła. Tak wygląda... Ej, co jest z kamerą? Dobra, tak wygląda opancerzony T-Rex. To jest najlepsza zbroja, bo są trzy rodzaje zbroi właśnie w tym modzie. Na razie jest tylko zrobione to do T-Rexa, ale także będą inne dinozaury zrobione właśnie podobnie. Mamy chitynową zbroję, metalową i lederową, czyli skórzaną. Ja wziąłem tą metalową, mówię, pozbieram surowce sobie i tak to się prezentuje. Mam nadzieję, że wam się podoba. Dla mnie wygląda to przeepicko po prostu. Wygląda jakby ten T-Rex był, nie wiem, skazany na jakieś walki na arenie czy coś, nie wiem, zarąbista sprawa. Jakże wam się spodoba, dajcie znać w komentarzach. Ale dzisiaj właśnie pójdziemy sobie zobaczyć Gigantosaurusa. Nie mam ochoty z nim walczyć, po pierwsze to nie jest tak do końca mój dino, chociaż no Matyniu by mi nic nie zrobił. Ale nie chcę z nim na razie walczyć z tego powodu, że chcę zobaczyć po prostu, jak on się zachowuje, jak wygląda i tak dalej, i tak dalej. Wow, co tu się dzieje? O, Bronto, okej. Tutaj mamy dwa gniazda z jajkami właśnie z tego moda. Tu jest do Bronto i do
Spino, tylko kurde, no powinny być dwa spino, chyba że jeszcze jajko jedno jest tutaj. Nie, jajka nie ma, także gdzieś ten spino, pewnie Matyniu go zabił, bo miał mały level, Matyniu właśnie tak się znęca nad dinozaurami, zamiast poczekać aż będą duże, dorodne i dadzą dużo mięsa. Ale dobra, co chciałem wam jeszcze pokazać, aha, tu są, czekajcie, czy ja nie mam gammę włączoną? Nie, bo jest tak bardzo, bardzo jasno. W ogóle optymalizację na pewno zwiększyli, tak mi się wydaje, bo gra naprawdę ładnie, ładnie zaczęła chodzić. Weźmiemy sobie flotarka, nie wiem, czy flotarek będzie dobrym wyborem, jakbym mu dał trochę movement speeda. Po prostu chodzi mi, żebym wziął orła takiego, którego nie będzie w ogóle szkoda. Albo ciebie, słodziaka. Dobra, jakbym w movement speeda mu dał. Dobra. Aha, ty nie masz siodła, kolego. Wiecie co? Ale akurat mam na to receptę, mam na to dobrą poradę, bo tutaj stworzyliśmy trzy skrzynki, są jedna z bronią, druga z narzędziami, a trzecia jest czymś tam innym, ale kurde, no niebieskie siodło. A tam, dobra, najwyżej, nic się nie stanie, jeżeli takie siodło będzie, chyba. Znaczy, nikt nie umrze. Dobra, weźmiemy, mówię, nie będzie mi szkoda, jak go stracę, a fajnie by było, gdyby jednak... Ty nie mówcie, że ja nie mogę na nim jeździć. To jest baby dino, kurde, to jest mały jeszcze tego, ptero, chociaż już jest prawie duży, ale nie można jeszcze na nim jeździć, niestety. Dobra, flotarek, chodź, muszę na tobie pojechać. Zobaczymy właśnie tego gigantozaurusa. Sprawdziłem sobie miejsca, gdzie on mniej więcej występuje, także nie powinno być z tym żadnego problemu, chyba że spotkamy go gdzieś po drodze. Od razu widzę, że mamy czerwony zrzut, także tam pójdziemy. Czy ja mam tutaj coś... Nie, chyba wszystko jest tutaj potrzebne, wszystko co powinno tutaj być. Możemy go spotkać wokół gór, po prostu, wokół gór się respi. Jest naprawdę duży, o wiele większy od T-Rexa, tak chyba bardziej bym go porównał do Bronto. Coś chciałem powiedzieć, że na pewno go nie przegapimy, chyba to chciałem powiedzieć, nie wiem w sumie. Mówię, dawno nie grałem w Arka, szkoda, że ten event się skończył, tak mi się wydaje, bo w nocy, gdy craftowałem, znaczy czekałem aż mi się metal przepali, to nie było tego księżyca, nie pojawiło się, że Dodorex jest i tak dalej, i tak dalej, także mam nadzieję, że powstanie jakiś mod, który wprowadza na przykład samego Dodorexa. Wiem, że już jest mod na tą małpę taką, czekajcie, która jest godzina? 9, okej, czyli wyruszyłem o poranku, wyruszyłem o poranku. Wiem, że właśnie jest mod, który bo był o kurde, jak się nazywało te Igrzyska Śmierci. Po prostu tam był taki specjalny tryb, w którym mogliśmy spotkać taką gigantyczną małpę i ona też była tylko wprowadzona okresowo, że tylko na tym trybie mogliśmy ją się z nią pobić. Tu jest raptor, no właśnie, tu jest raptor. Ajajajaj, nie mam ochoty na raptorki, serio. Ja chcę kurde tylko zrzut i sobie stąd idę, czekajcie. Dobra, mam nadzieję, że nic mi się nie stanie. Pyk, ja mam tu niby zbroję, także powinno być spoko. Weźmiemy sobie dzidę. Okej, dzida i zobaczymy, co tutaj jest. Bardziej się boję pirani, jak pirania na dużym poziomie mnie zaatakuje, to może być bardzo, bardzo nieciekawie. Ale zobaczymy, czerwony zrzut, najlepszy zrzut. I... o! Wow! Siadło na Bronto! O kurde! Dobra, mamy przed najlepsze siodło na Bronto, żółte. Najlepsze są oczywiście czerwone, ale już jest i tak bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Tylko że to siodło pewnie dużo, dużo waży. Ale okej, ruszamy dalej. Ruszamy, nie zatrzymujemy się, bo nasza droga nie kończy się tutaj. Ona się w sumie zaczęła dopiero. Dobra, i szukamy. Może smoka się uda znaleźć. O smoku już krążą legendy. Gdzie jest smok? Ale smok, spokojnie. Smok w końcu będzie, przybędzie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zjemy sobie parę jagódek. Czekajcie, ile ma? 63 armora ma ta zbroja. Gunpowder. To się w sumie przydaje, bo średnio mi się zawsze chce to przepalać. Znaczy przepalać, tak, przepalać. Albo gnieść i tworzyć jakieś te pasty, albo inne dziwne rzeczy. Dlatego to się wszystko przyda. Kurde, może gdzieś tutaj w dżungli będzie. No spokojnie, znajdziemy go. Mamy czas, dopiero 9 minut odcinka. A powinienem zrobić jasne, ja rozumiem, powinienem zrobić cięcie i pojawić się w górach, gdzie będziemy już go szukali. Mam nadzieję, że w ogóle on będzie występował, że nie wiem, nie będę musiał kasować całego spawnu dinozaurów, żeby się pojawił głupi kolega. Uuu, pachy, 88, przepraszam pachy, już cię odkładam na miejsce, lubię tego dinozaura. Wow, myślałem, że on mnie atakuje. Przez chwilę myślałem, że mnie
chce zaatakować, ale mamy tutaj lamy i się ładuje jakiś teren, także może być ciekawie. W ogóle nie wiem, czy... nie wiem, ile w tym prawdy, ale chyba zmienili wygląd drzew, bo są takie jesienne drzewa. Nie wiem, czy może mi ktoś to potwierdzić, czy nie, ale wydaje mi się, że właśnie jest to prawda, bo wszystkie drzewa tak wyglądają trochę tak, no jesiennie, tak smutno. Zawsze ten okres jest taki, nie wiem, nie lubię jesieni, o, bo wtedy wiecie, takie, no wyobraźcie sobie, że jest zimno, deszcz pada i wy tak patrzycie w to okno, no tak, no nie fajnie. O, tutaj mam jakieś węże, ale dobra, naszym celem jest kto inny, jest Gigantosaurus, nie mogę się doczekać, kiedy go zobaczę, serio. Naprawdę boję się i już nawet mam taktykę, w jaki sposób go się oswoi, będą potrzebne po prostu dwie osoby. Jest to stara, dobra taktyka na orła, trochę dziwnie to brzmi, ale chodzi o to, że jedna osoba bierze drugą na orzełka i ta druga, która jest właśnie pasażerem, strzela do dinozaura. Ile tu jest lam? O co chodzi? Zobaczcie, ile tego tu jest. What? Pająki. Ty, są jeszcze pająki. Zobaczcie. Patrzcie. Widzicie, pająki są. Ohoho, dobra, trzeba będzie tutaj przyjść. O, to jest zwykły chyba laserek, ale wezmę sobie, zobaczę, co tam jest, bo... Bo, tu są ważki. Ważki, nie atakujcie mnie, proszę. Bo ja chcę sobie odpocząć, znaczy mój orzełek chce odpocząć. I zobaczymy, co tutaj jest. O, klaufy. Sam badziew. Okej, już odpoczął. O kurde, wąż! O! A! Walił mnie wąż, znaczy ugryzł mnie. A, chyba nic się nie stanie, jak mnie ugryzie taki wężyk, wąż. Dobra, jestem coraz bliżej gór. Czekajcie, jeszcze sobie sprawdzę na mapie. Bo sprawdzałem specjalnie, dobra, przede mną to będzie gdzieś mniej więcej. A sprawdzałem sobie właśnie, żeby nie popełnić tego błędu i go po prostu szukać na mapie. To mówię, hej, po prostu wezmę, sprawdzę i nie będzie problemu. Tutaj raptorki walczą, kolejne raptorki z żółwiami i pewnie najlepsze jest to, że żółwie wygrają tą walkę. Wygrają. Chciałem powiedzieć wygradzą, ale co to w ogóle miałoby być za słowo, to nie wiem. Kurde, mało staminy ma naprawdę ten orzeł, nie podoba mi się to. Czy mogłem wziąć jakiegoś szybszego, na przykład ptero z dużą ilością staminy, to by było naprawdę spoko. O dobra, tutaj nie ma, tu, oj, się zaklinowałem. Okej, gdzieś tutaj, czekajcie, wejdę sobie na szczyt. Okej, i tutaj gdzieś powinien w teorii, oczywiście w teorii, gdzieś powinien być nasz przyjaciel. Tam widziałem jakiegoś, chyba to jest Rex. Tak mi się wydaje. Czy ty jesteś Rexem? Czy Carno? Nie, to jest Carno, okej. To jest zwykły Carno. Najfajniejszy, malutki Carno, ale my nie ciebie tutaj szukamy. Mamuty, kurde. Wiecie co? Stamina mi się kończy. A jak się kończy stamina, to jest niefajnie, bo wtedy trzeba zejść z dinozaura i mogą nas atakować różne inne dziwne potwory. Ale kurde, no gdzie on jest? Skorpiony są, jasne. Ja to rozumiem. Jeszcze się okaże, że nie ma Gigantosaurusa i będzie mi smutno. Ale nie, to ja potnę jakoś ten odcinek. Jeżeli nie będę mógł go znaleźć, to po prostu potnę go tak, że w końcu go znajdę. Znaczy, to tak długo będę nagrywał, dopóki nie znajdę go. Tam mamy skaczące raptorki. Wiecie co? To jest dobre miejsce, żeby się zatrzymać. Mam nadzieję, że mnie tutaj nic nie zaatakuje. Daj, szybko ląduj, kolego! Musimy dalej iść, szukać naszego... Albo właśnie, na Wyspę Śmierci! Chociaż na Wyspie Śmierci... No nie wiem. Czy by mi się udało znaleźć takie... okazy. O, deszcz przestał padać, bardzo się z tego cieszę. Tam jest wejście na górę, ale tak naprawdę tu nic nie ma, jakieś raptory. No ale gdzie jest Gigantosaurus? Gdzie on jest, kurde? O co tu chodzi? Dlaczego... Wiecie co? Dobra, ja zrobię szybkie cięcie, bo nie ma sensu tak sobie latać i spotkamy się, jak będę już gdzieś niedaleko Gigantosaurusa. Także chwila. Prawie 40 minut później i dokładnie tutaj, to jest ostatnia góra, którą sprawdziłem. Najpierw sprawdziłem tą na maksa po prawo, później na środku, później po lewo. Spotkałem tyle T-Rexów, spotkałem nawet Carno w stroju, wiecie, tym halloweenowym.
tym kościanym i mówię, dobra, już kit z tym, nie będę go zabijał. I wreszcie jest. Chociaż nie wydaje się taki duży. Tu mam gdzieś, tu gdzieś był T-Rex. O, tutaj mamy T-Rexa. Taki T-Rexik mały. To powiem wam, jakby się postawiło obok te dwa dinozaury, to naprawdę różnica będzie kolosalna. Ja w ogóle nawet nie wiem, jaki on ma poziom. O, sobie sprawdzimy. O kurde, goni mnie! Nie chcę, kolego, ja nie mam ochoty z tobą walczyć. Serio, nie chcę. Połowę HP orzełkowi zabrał. Dobra, spoko, rozumiem. 16 poziom ma. Czy jest w ogóle sens go łapać? Czy w ogóle jest szansa jakakolwiek, aby dało się go złapać? Czekajcie, wiecie co? Ja sprawdzę to. Znaczy ja sprawdzę w troszeczkę inny sposób, bo go się chyba nawet nie da tutaj zbagować niestety. Ale spróbujmy z nim zawalczyć. Oczywiście masę laserków otworzyłem. Czekajcie, nie, bekonów. O, bekonów masę otworzyłem. Także zobaczymy teraz. No, na pewno ma dłuższe łapy niż T-Rex i no nie wydaje się teraz taki duży, ale jeżeli naprawdę postaramy się go oczywiście złapać, jeżeli postawimy go obok T-Rexa, to różnica będzie kolosalna. Czekajcie, ja mam trochę mięsa. Dam temu koledze, bo on pewnie głodny jest trochę. O kurde, ale głodny. Zobaczcie jak pożera to, spokojnie, starczy dla wszystkich. Nie wiem teraz, czy ja mam właśnie spróbować go zaatakować, czy co ja mam zrobić. Dobra, próbujemy go, nie wiem, zwabić w jakieś miejsce i go później zbagować. Mam dużo strzał, może się go uda oswoić. No, szkoda, że nie ma żadnego takiego specjalnego kolorka ani nic. No super, ja się jeszcze topię. Na dodatek, halo panie gigantozaurusie. Ale fajnie wygląda, no. I właśnie, nie powiedziałem o tym, że siodło na niego jest dopiero od 85 poziomu. Ja mam 81, także trochę minie, zanim będę miał to siodło. Czekajcie. Dobra, zaparkujemy tutaj. Mam nadzieję, że kolega mnie nie zaatakuje w żaden sposób. Kurde. Dobra. Weź wyląduj. Muszę i nie zaatakuję go, dopóki nie wyląduje. O, lądujesz, dobra. Kurde, umieram z głodu jeszcze, dobra. Zjedzmy sobie jakieś trujące rzeczy. Idziemy spróbować go strzelić ze strzałki. Fuck. O, dobra. Wow! Oh, fuck! Co to jest? Widzieliście, co to było? Straciłem wszystkie blueprinty. O co tu chodzi? Czy ktoś to widział? Jakieś jeszcze kły. Nie, go się nie da pokonać. To jest jakiś koks. Oczywiście straciłem wszystkie moje przedmioty. Super, naprawdę. Warto było gigantozaurusa spotkać. Ale ja chciałem na początku, jeszcze przed odcinkiem. Mówię, wezmę DJ-a Zuzię w tej właśnie zbroi. Nawiasem mówiąc, wygląda kozacko. Ale... kurde, mówię, nie, no bo może go stracę, może wiecie, i wiecie jak to jest, nie? I wziąłem sobie flotarka. Ale nie spodziewałem się, że tak, ja na dwa gryzy, nie, dwa albo trzy gryzy spadłem tego gigantozaurusa. Także wiecie co, chyba ten odcinek zakończę w tym miejscu. Były dzisiaj pokazane dwie rzeczy, jasne, trochę długo mi zajęło znalezienie tego dinozaura i może wam wkleję jakieś zdjęcie właśnie porównując T-Rexa i gigantozaurusa, a później oczywiście postaram się go złapać i może na streamie nawet się to uda dzisiaj, także zapraszam o 18. A na razie dziękuję wam za oglądanie, fajnie, że wytrwaliście do tego momentu i co, i zapraszam was na kolejne odcinki z Arka. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, że straciłem wszystkie przedmioty, jakie miałem. Nawet chyba nie ma sensu, abym szedł po te przedmioty, bo szansa, że je znajdę, jest naprawdę mała. I właśnie sobie coś uświadomiłem. Ten gigantozaurus był na 16 poziomie. Rozumiecie to? 16 poziom. A tutaj DJ Zuzia ma 158. Co to oznacza? Że gdybym spotkał na tego właśnie dinozaura na powiedzmy setnym poziomie, dobra, niech będzie setny poziom, to... nie wiem co by się stało. Dobra, trzeba będzie poczynić odpowiednie przygotowania i trzeba będzie go złapać. Na razie dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Ark Survival Evolved. Na razie.